oczywiście dowiedziałem się, że jest taki mecz i to w dobrym celu, bo dla naszego Krystiana, mieszkańca Giżycka, oczywiście za kim mogłem kibicować, jak za naszą ekipą, czyli za naszym burmistrzem i jego ekipą. Mecz bardzo mi się podobał, tym bardziej, że nasi wygrali. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jak pan ocenia poziom tego meczu? Bardzo dobrze. Na początku zauważyłem, tak jak w Lidze Mistrzów, że było takie próbowanie, kto co może, ile może. A później pod koniec pierwszej połowy już było widać, że drużyny poszły na taką wymianę ciosów. Było bardzo wiele fajnych strzałów. Nasz burmistrz oczywiście też miał okazję. Nie udało się, no ale jest wygrana, z tego się cieszymy. A jak pani podobał się mecz? Mi również bardzo się podobał, może nie aż tak fachowo, nie potrafię się wypowiedzieć na temat piłki nożnej, ale najważniejsze dla kobiety, żeby były emocje, a oglądając ten mecz na pewno było bardzo wiele pozytywnych emocji. Który aktor wpadł pani w oko? Żaden mi nie wpadł w oko, ale widziałam, że tam pan Robert Moskwa się fajnie uśmiechał, także przyjemnie się oglądało ten mecz, było widać, że wiedzieli, po co przyjechali, że był to w szczytnym celu mecz i widać było tą pozytywną energię, która od nich biła. No, fajny. Za kim kibicowaliście? Szczerze? Nie, za Giżyckiem, za tymi gwiazdami. A jak gwiazdy się spisały, bo dzisiaj przegrali mecz? No, ale dobrze się spisały, no bo ogólnie mieli lepsze akcje.